Ja wiedziałem, czekaj, Buszka, to trzeba nagrać ten bit. Ojejku, mamka nie zmienia się w tatę. No, tata dzisiaj nie nagrywa, my nagrywamy, no więc trzeba nagrywać wszystko, co nie? Ej, słuchajcie, jaka śmieszna akcja. Byliśmy w 7-Eleven i zapłaciliśmy 121 batów. Teraz poszliśmy do warzywniaka i też zapłaciliśmy 121. A jeszcze nie mieliśmy 21, miałam 40. To pani nam jeszcze jednego bata podarowała. Widzicie? To jest tacy mili ludzie. Znalazłam to na YouTubie z shortów. Pomyślałam sobie, że jak kupimy chleb, jajko będziemy mieli, no to możemy spróbować. Na pewno. Raz, dwa, trzy. Ha, jest! Czyli nie trzeba długo czekać. Do 4 kromek i wszystko wyjdzie. Uj, czy wiecie, ile kosztuje paliwo w Tajlandii? Dokładnie benzyna 95 kosztuje. Ja jadę na wiadukcie, a nade mną przejechało jeszcze metro. Także no naprawdę, Bangkok to już jest takie miasto przyszłości. Za autostradę, którą mówiłem, że trzeba zapłacić około 20 paru złotych, wyszło tylko 55 batów, czyli jakieś 7 złotych. Teraz zastanawiam się tylko jeszcze, czy mi się uda bez paszportu polecieć samolotem. To będzie w następnym odcinku. Najlepszy, najszybszy i najtańszy transport po Pattaji, który wiezie cię od punktu do punktu. The best. Chleb, żeby zrobić co? Mini pizzę. Mini pizzę, to nagrywał kiedyś, tak? Jest potrzebny chleb do tego i co jeszcze? Jajko i ketchup. A, dobra. To jajko i ketchup mamy, tylko jeszcze nie mamy chleba, bo wczoraj nie było. Chciałam tylko powiedzieć, że pogoda jest już ewidentnie tajska. Jak się wychodzi na dwór, to jest od razu skwar i nawet takie powietrze jest po prostu tak, jak się czuje w lecie, jak jest w lecie lato. W Polsce jak jest lato, to od razu czuć, że jest lato. To tak samo tutaj czuć, że już jest idealna pora sucha. Idziemy do sklepu. No i mamy problem, bo w naszym mini bitce nie ma chleba, więc nie wiemy teraz, czy iść w prawo z powrotem, czy w lewo do naszego najbliższego Sevena. Gdzie idziemy? Jeszcze nie wiemy, bo jest gorące strasznie. Tam jest bliżej, ale jest opcja, że nie będzie. A tam jest dalej, a jest większa opcja, że będzie. To co, ryzykujemy, idziemy tam? Dobra, to idziemy w lewo, czyli dalej. Okej, jesteśmy pod Sevenem. Zobaczymy, czy mają chleb, czy trzeba iść jeszcze dalej. Ej, mamy farta, bo pusta półka, ale MK znalazła ostatni chleb. Misja wykonana? Znaczy połowie. Mamy na razie składniki, a jeszcze będzie... trzeba ten taki... A, jakiś olej czy coś do smażenia, tak, bo na maśle i na oliwie nie posmażymy, dobra. Za dużego wyboru olejów nie ma, są tylko dwa rodzaje, ale my chyba bierzemy ten malutki, bo my nie smażymy często. 15 batów, 2 złote około. Dobra, weźmiemy ten malutki. No i w sumie mamy problem, bo się okazało, wziąłam do ręki, że tutaj ten olej to jest rafinowany olej palmowy, czyli palmowy to wiadomo, trucizna. Ten nie jest za dużo lepszy, bo jest sojowy, rafinowany też. No ma jakiś niby omega 3. No i złego złego, palmowy czy sojowy, chyba weźmiemy ten sojowy. Chociaż jeszcze nigdy w życiu nie smażyłam na oleju sojowym. Dobra, kolejny update na temat olejów. Jednak weźmiemy palmowy, bo wygooglowałam, że na sojowym się nie powinno smażyć. Czyli tak samo jak na oliwie, którą mamy. Więc z dwojga złego chyba po prostu weźmiemy ten palmowy, który jest bardzo szkodliwy, ale z drugiej strony ten, jak się usmaży, to też jest szkodliwy. Więc w sumie bierzemy ten najmniejszy, mały, bo nie będziemy często smażyć po prostu. No i jeszcze przy okazji szukamy jakichś warzyw, ale patrzcie, jaka tu jest fajna sałatka. Z kurczakiem i jakimś sosem. Praktycznie sama sałata, ale z kurczakiem za 59 batów, więc spoko, 7 zł. Tutaj jest z krabem za 49, więc jeszcze tańsza. Same warzywa, chyba że te są za 59, a ta jest za 49. Same warzywa. Ale spoko taka sałatka. Do tego na przykład awokado czy jajko to naprawdę jest spoko cena i się najemy. A my szukamy ogórków, ale chyba nie ma ogórków, co? To jest w ogóle jakiś zestaw. Co to jest za zestaw? Patrz. Krab. Ready to cook, że można sobie zrobić taką zupę z krabem, z makaronem. Taka chińska zupka, ale taka może ciut zdrowsza, bo jakoś tutejsza. Ale czadowe to jest. Ciekawe, jak to jest smak. A, tu jest, czekaj. A nie, kitchen. Ja myślałam, że to jest chicken, a to kitchen. Fajne, to jakaś krabowa pewnie. Jakieś kulki. Fajne. A ty, Buśka, powiedziałaś? Ja wiedziałem, czekaj, Buśka, to trzeba nagrać ten bit. Ojejku, mamka nie zmienia się w tatę. No, tata dzisiaj nie nagrywa, my nagrywamy, no więc trzeba nagrywać wszystko, co nie? Misja w połowie zakończona. Mamy to, co chcieliśmy kupić, czyli mamy chleb, mamy olej niezdrowy do smażenia. Ale w każdym razie będzie na śniadanie to, co MK sobie wymyśliła. Będzie na pewno zdawana z tego relacja. Zobaczycie za chwilę, czy nam to wyszło, czy nam nie wyszło i czy będzie dobrze. Zatrzymaliśmy się jeszcze po watermelona, ale przypadkowo znaleźliśmy ogórki. No ogórku na tym owocniaku to jeszcze nie widziałam. Nawet są pomidory. Ale dobra, bierzemy ogórka jednego.
albo dwa, może dwa. Ej, słuchajcie, jaka śmieszna akcja, byliśmy w 7-Eleven i zapłaciliśmy 121 batów. Teraz poszliśmy do warzywniaka, kupiliśmy pół arbuza, wzięliśmy ogórki i dwa pomidory i też zapłaciliśmy 121. A jeszcze nie mieliśmy 21, miałam 40, to pani nam jeszcze jednego bata podarowała. Widzicie, to jest tacy mili ludzie. No i poszliśmy po trzech różnych sklepach, a się okazało, że przed naszym domem był największy wybór chleba. Czasem tak bywa. Dobra, wyszliśmy na chwilę, nie było nas chyba z pół godziny. Kupiliśmy trzy chleby, co nie kupiliśmy trzech chlebów, nie wiem, od trzech miesięcy, od kiedy jesteśmy. Ale jeszcze chciałam nawiązać do tego, że znalazłyśmy 10 batów, więc karma wraca, zobaczcie. Więc trzeba być miłym. Tak, Jamusia? Pokaż te 10 batów. Ile jajek pani potrzebuje? 5 nam wystarczy? 5 starczy na 5 kromek. Coś jeszcze potrzeba do tego? Ketchup. Może jeszcze musztardę? Możemy spróbować. Pizzy z musztardą jeszcze nie jadą. Mamy ten serek, myślisz, że się nada? Tak. Majonez jeszcze też mam. Nie, ja nie chcę. Okej. Mamy składniki. Pani będzie nasza nagrywaczka. Tutaj już mam szklankę przygotowaną do tego. A, bo to szklanka ty przygotowałaś. Tak. Właśnie dobra. Okej, okay, mamy tak, chleb. Mamy jeszcze dwa pomidorki, które kupiłyśmy. Jednak miałyśmy wziąć same ogórki, ale wzięłyśmy jeszcze pomidorki. Okej, okay. Do pani zaraz na... Pięknie. Pachną ładnie i dwa ogórki. Teraz muszę kończyć, a ty nagrasz jak ja jeszcze to będę robić. Pomidorki i ogóreczki są już przygotowane. Muszę spróbować, bo zaraz nie wytrzymam. Czy pieprzu damy? Nie. Yeah. To na pół. Okej. Okay. Ja sobie tu z tej strony dam pieprzu. Pyszny? Mhm. Teraz ogóreczka spróbujemy. Oliwę? Nie. No to na pół. Oliwa jest bardzo zdrowa. Nie, ja nie lubię. Zdrowy tłuszcz. Ej, ale ty masz więcej na swojej połowie. Czego? Pomidorków. I mam tylko dwa. No to zjesz moje. Jest 2, 4, 5. 2, 4, 5. Jeden zjadłaś. Porówno, zobacz. Jak zjesz moje, to też się nic nie stanie z pieprzem i z oliwą. Okej, okay, teraz patrzcie. Zaczynam. Szklanką. Tak. Szklanką się robi dziurę. Czekaj, może mocno trzeba. O, zobacz teraz. O, tak. Okej, okay, jest. Dobra. Teraz trzeba przygotować to na patelnię. Ale to chyba najpierw trzeba rozgrzać patelnię. I jeszcze tylko wam teraz wytłumaczę. Tutaj daje się to na patelnię. Mhm. Wbija tam się do środka tutaj jajeczko. Właśnie to się tym potem zakrywa, tak? Aha. I potem to się tak obraca z tym jajkiem, żeby było tak przyczepione. No bo to się złączy, tak? Jajko no, połączy tak. Ten. I potem to wyciąga się z patelni, polewa się keczupem i taka mini pizza z jajkiem jakby. Ale to być dobre. Znalazłam to na YouTubie z shortów. Pomyślałam sobie, że jak kupimy chleb, jajko będziemy mieli, no to możemy spróbować. No pewnie. No zobaczymy, właśnie, czy na tych shortach prawdę mówią, czy to kłamstwo. Ale raczej prawda, bo to takie jakby bardziej realistyczne. Raczej tak, no powinno się to udać z tego, co mówisz. Wycinamy. Mocno ściśnij to. No, jest, no i pięknie. Wycięte. Tak, dobra. Dobra, czekam, aż patelnia się nagrzeje i zaraz będziemy znowu tak, nagrywać. Tak, jeszcze z tego można też rozłączyć i mieć takie skórki, podsmażyć sobie i je jeszcze. A to już inny przepis, tak? Okej, okay, co tutaj się robi? No, jajka trzeba rozbełtać, nie powiedziałyśmy, bo inaczej to by wpadło jakieś tam żółtko albo coś, a tak będzie takie ciapcia-rapcia, będzie takie fajne. Właśnie patelnia nam się tu już grzeje. To jest ten palmowy olej, niezdrowy bardzo, ale... No! No, czasami można. O, i nawet dobry ten chleb próbowałam. Przed chwilą taki dobry chleb. Jak pachnie? Pokaż. Zapachowo. Jak każda trucizna. Dobra. Mamy. Okej, dobra, grzejesz. Okej, tam już mamy olej. Tutaj mamy ogóreczki. Tutaj mamy sosy, serek. Tutaj mamy przygotowane chlebki. Tutaj jeszcze jeden chleb. Ta muzyczka gra, taka leśna. Relaksująca, bo to jest 432 Hz. Tu mamy szkołę. Jeszcze nie skończono. Kładziemy teraz chlebek, tylko pomalutko, musi być bardzo gorący olej. Niziutko rączki trzymaj, żeby ci nie chlapnął. Ci pomogę. O. Teraz wlewamy to jajko, tak? Tak, do tego otwarka trzeba. Stop. Teraz... O, bo się rozlewa. Się? Dobra, to nic, przyklewamy. Tak. Dobra. No to chwilkę, mamy tu mały gaz, żeby się nie spaliło. A teraz to się podnosi. Tak, obróciłyśmy tą kanapeczkę szybciutko, minutka, nawet chyba na, nie minutka, 30 sekund, jajeczko się zcięło, obróciłyśmy i zaraz już trzeba wyciągać, nie? No. Idziemy i co tu się dzieje? Uwaga, tutaj wyciągamy. Uwaga, na ręcznik papierowy, żeby nam to trochę odciekło z tego niezdrowego oleju. To będzie moje. Ta się nie rozlała. To chyba o to chodziło, tak? Czy się miało nie rozlać? No widzisz, no pierwsza, nie wiedziałyśmy jeszcze jak mamy zrobić. Tak, no ale właśnie u nich się tam nie rozlewało. U nich nie rozlewało? No to widzisz, oni wiedzieli już, że mają jajka, ja nie wiedziałam. To się teraz rozlało, ale to nic. To są grubsze kromki, te mogą się nawet bardziej na to nadawać, teraz stwierdzam. Ciężej się wycina, co? No, spieszę się, bo mi się tam patelnia jest wyłączona, ale jest jeszcze gorący palnik. Przecież jakbym pączki robiła. Ale zjadłam takie domowe pączki, ojać się, ale teraz co smaka narobiłam. Bierzemy sama kromkę. Sama smaka narobiłam. Chyba, tu, patrz, jajko leci. Stop. Fajnie się, czekaj, to przełożymy.
Nie, no to, okay. To wyszło świetnie. Ta, to będzie chyba idealne. Czekaj, trzeba dolać trochę oleju. To pierwszy raz to robimy, więc będziemy wiedzieć na przyszłość. Okej, okay, chyba już można, po, wiesz, odwrócić. Uwaga, weź nagrywać, zobaczymy, czy mi to wyjdzie, czy nie. Nie. No dobra, jeszcze do końca nie wyszło, ale i tak jest dobrze. To jest ten pierwszy, co się... Mam na troszkę średnia, no udało, ale... Tutaj ten... smaku wszystkie będą takie same. Tak, tutaj jest drugi, troszkę przypalony. Raz, dwa, trzy. Ha, jest! Czyli nie trzeba długo czekać. Do czterech kromek i wszystko wyjdzie. Ta będzie twoja, co? Tak. Ta najbardziej idealna. Się prezentuje nasza kanapeczka. To się rozlewa jajeczko. Chociaż nie miało się rozlewać, miało być twarde, ale... Akurat zależy kto co lubi. Teraz mi się przypomniało, że można zrobić z tego chleba jeszcze chleb w jajku. No, można. Właśnie, to jest taka inna wersja chleba w jajku. Dobra, chciałam pokazać, że nasze śniadanko wygląda tak. Dwie kanapeczki, awokado, pomidorki, ogóreczki i ciam. Jeszcze zaraz będzie ananasek i arbuzik. Tak, jeszcze ananasek i arbuzik z mleczkiem kokosowym. Uwaga, to też już mało jedzenie, no ale tak w czasie poszłam po arbuza. To zauważyłam, że też kupiliśmy. To są takie mini nowoteczki. Specjalne miejsce. O, to jest coś, więc to jest do końca. Teraz tutaj są raz, dwa, trzy guziczki. Znaczy takie, wiecie, zapinki takie, no nie? Tutaj są jeszcze takie dwa guziczki. Dobra, zaraz to obrócę i zobaczymy. Tutaj jest taka zapinka. Dobra, mamy małą awarię, się okazało, że jednak te kanapeczki, to jajeczko było nie do końca usmażone i trzeba to jeszcze podsmażyć na mniejszym ogniu, bez oleju już, ale chciałabym stwierdzić Zemkom, że chyba polski przepis na chleb w jajku jest chyba dużo prostszy i smaczniejszy, co nie? Niż jakieś wymysły. No. Czy jednak te shorty, te co czasami tam coś pokazują, że coś wychodzi, to... czasami trochę chyba naciągane. Wracając jeszcze do tego zestawiku, to w końcu to są takie igiełki. O, widzicie? Są jakieś koraliczki, takie dwa. No fajne, bardzo fajne. Ciężko było to wyciągnąć, więc musiałam nożyczkami się posłużyć, takie nożyczki. Prawdziwy efekt końcowy wygląda w ten sposób, że tu mamy, o, tu usmażony chlebek, normalnie, no taki, jajeczko gdzieś tam wypłynęło. Tu mamy jeszcze serek. O, a to w sumie wygląda jak chleb w jajku. To w sumie jest chleb w jajku, bo to jest to kółko takie, co było zamoczone w jajku i usmażone z dwóch stron, no. Troszkę za bardzo przypieczone, no ale musieliśmy jakoś ratować to nasze śniadanie. Misja zakończona i w sumie sukcesem, bo wyszło nam to, co chciałyśmy zrobić. Nie zjadłyśmy w ogóle chyba nawet pół z tego, co zrobiłyśmy, nie? Ale jednak stwierdziłyśmy, że to, co się je w Tajlandii, co jest najlepsze, to jest tak, arbuz i ananas z mleczkiem kokosowym. To się je w Tajlandii, a nie jakieś tam smażone, shortowe, jakieś tam coś. A dzisiaj będzie pizza na kolację. O, patrz, jaki fajny piec. Tutaj robi pan pizzę, a tutaj będzie smaży się nasza pizzunia. Przyszła nasza pizzunia buffalino. Taka niby mozzarelka, można sobie tutaj wziąć chili, oregano i jakieś inne jeszcze przyprawy. Ale pachnie, prosto z pieca wyszła przed chwilą. Kolacja zjedzona, moca, bajkokot. O, jakaś taka restauracja włoska, kucharz włoski. Smakowała ci pizza? Tak. No to super, zjedliśmy pyszną pizzę i idziemy teraz na shopping do galerii, ale naprzeciwko, do Junk Sale. Junk Sale, która była zamknięta. A już jest otwarta i idziemy tam szaleć. Shopping queen będziemy. Tu co niektórzy garnitury mierzą, o. Stoją mi garnitury mierzą. Wybiera garniaka, kolorystycznie mu dobiera. Będzie garniak, jak ta lala. O, się cieszy. Wychodzimy z jednej części galerii do drugiej części takim tunelem. O, strasznie się to kojarzy. Bo tutaj jeszcze są roboty. Nie drogowe, ale roboty. Jeszcze jest nieskończona galeria. Tu będzie pewnie jakaś fontanna, takie rzeczy jak kiedyś. I idziemy do tamtej części. Tutaj jeszcze pozostałości po starej galerii. Takimi podziemiami dzisiaj idziemy do galerii. Tu jakieś worki, tu jakieś coś, takie coś, tu już stoją auta, tam jeszcze jakieś worki z wapnem czy z czymś. Ej, patrzcie, jakie znalazłam kozackie buty w Adidasie, ale czad! Jezu, muszę sobie je kupić. Emma, będą mi pasować? Ale kozak, nie no, to jest po prostu kozak nad kozakami. Ja zabieram. Ale czadowe są, naprawdę, ekstra. O, tutaj taką kozacką koszulkę znaleźliśmy dla ciebie, Mati. Tommy Hilfiger, kozacka. A do tego jakieś takie saszetunie, klapunie. Są squishy, które bardzo chciałabym. Squishy? No. A co one robią? Squishują? Czyli jest tak zgniata, takie milutkie są. Ale są pluszaki tylko, tak? Aha. No. 745 batów. To są mniejsze w Polsce, takie są. No. Takosy słodziutkie. Takosy. Dział zabawek oczywiście Emka wypatrzyła. Dobra, idziemy, Emma. Chodź, gubimy wycieczkę naszą. Nie, no błagam, nie takie coś. Ale dobra. Ekstra mini Barbie. Ekstra co? Mini Barbie. Wow, patrzcie, to jest wypasiona. Po 1000 zł w Polsce kosztowała. Coś, to niemożliwe. Lalka za tysiaka? Tak. To jest a to ile kosztuje? To jest najlepsza wersja lalek. To jest 1200. Nie, no 140 zł. 100, mi się pomyliło z 1000.
No. O, patrzcie na to. Ale tych Barbie tu jest? Ja chcę. Patrzcie na te syrenki. Patrzcie, wózeczek w kształcie muszelki tutaj się wozi. Dobra, kończy się to? Jezu, się nie kończy. Ja chyba to chcę, mama. Patrz, tutaj możesz sama sobie zrobić piórnik. Wow, ale kozak. I chyba sobie... I sobie tam normalnie wkładasz później kredki i coś, tak? No, ja chyba sobie właśnie przełożę się teraz na Lego z pluszaków. Super, ekstra. Już jesteś na tyle duża, że już może być Lego, a nie pluszaki. Fuj, beknął. Okej, ta galeria jest tak wielka, że można wybrać tutaj wszystko. Zabawki, buty, stroje kąpielowe, bieliznę, po prostu tutaj wszystko. Co by się chciało, to można sobie wybrać. Emma, ty co znalazłaś fajnego? Hello Kitty, znalazłaś czarne buty? Tak, i są też jeszcze białe. Chyba białe teraz spoko bardziej niż czarne. No bo w sumie Hello Kitty, ona jest taka różowo-czarno-biała, no to może to ma jakiś sens. A, tu są te białe, no te białe takie no ładniejsze są, tylko że grube takie to. No to, i są jeszcze tutaj... Na zimę w Polsce chyba. Nie takie. To chyba są świecące, czy nie? Nie, gdzie? Dzieci w swoim żywiole standardowo. Strzelanka. Ema, powiedz, co się stało. Miałam już to, a to upadło. No, była ta maszyna taka, co te szczypce łapały nam na moroz i Emka już miała, ale wyśliznęło się, nie? Poszukali nas, co? I na zakończenie wieczoru o godzinie 15:09 wieczorem jemy lody z Maca. Z nowo otwartej galerii Junk Ceylon na Patong.